Witaj w module pierwszym kursu o podstawach eksploatacji instalacji elektrycznych. W tym filmie opowiem Ci o okresowych badaniach eksploatacyjnych instalacji elektrycznych. Częstotliwość przeprowadzania okresowych badań eksploatacyjnych określają przepisy zawarte w Prawie budowlanym. Przepisy mówią, że instalacja elektryczna powinna być badana co najmniej raz na 5 lat. W części obiektów zaleca się częstsze przeprowadzanie okresowych badań. Zalecenia te odnoszą się do pomieszczeń, gdzie występuje ryzyko porażenia elektrycznego, pożaru lub wybuchu spowodowanego działaniem czynników szkodliwych, pomieszczeń, w których znajdują się instalacje zarówno niskiego, jak i wysokiego napięcia, obiektów komunalnych, terenów budowy, instalacji bezpieczeństwa. Zalecane okresy sprawdzeń dla skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i rezystancji izolacji. Zgodnie z normą PN HD 603646 podczas wykonywania badań odbiorczych i okresowych należy przeprowadzić następujące pomiary. Ciągłość przewodów, rezystancja izolacji instalacji elektrycznej, ochrona za pomocą SELF, PELF lub separacji elektrycznej, rezystancja łamana na impedancja podłóg i ścian, samoczynne wyłączenie zasilania, ochrona uzupełniająca, sprawdzanie biegunowości, sprawdzanie kolejności faz, próby funkcjonalne i operacyjne, spadek napięcia. W uzasadnionych przypadkach można pominąć niektóre pomiary. Negatywny wynik któregoś z pomiarów mówi o uszkodzeniu badanego elementu instalacji lub urządzenia. Uszkodzenia i jego przyczynę należy usunąć i ponownie przeprowadzić badanie. Aby poszerzyć wiedzę, zapoznaj się ze skryptem. Zachęcam do aktywnego uczestnictwa w pozostałych częściach modułu.